Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Wracamy z vlogami, wracamy z normalnością, z codziennością. Nie wiem, kochani, czy przez wakacje właśnie te vlogi będą tak naprawdę codziennie, będę się starała, ale mamy też zaplanowany wyjazd, taki bardzo, bardzo już, wiecie, odpoczynkowy. No ale słuchajcie, wracam na dobre tory, po prostu będę się starała, słuchajcie, jak najczęściej Wam wrzucać, aż w końcu na te codzienne na pewno vlogi wjedziemy ponownie. Mam też fajne pytania od Was z Instagrama, dlatego zrobimy sobie też na dniach Q&A. I dzisiaj, kochani, pokażę Wam przede wszystkim zakupy z warzywniaka. No i moi drodzy, ogarniamy. Od rana dzisiaj ogarniamy życie, ogarniamy wszystkie sprawy i udało się podopinać, udało się załatwić, więc tak, kochani. Mam Wam do pokazania jeszcze takie dwie kosmetyczne rzeczy, z czego jedną znacie, ale pokażę Wam, co ja tam zrobiłam i jak się to teraz sprawdza. A jedną to jest takie moje odkrycie w momencie, kiedy Rossmann mnie zawiódł, ale o tym to już w domu. Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas, także lecimy z tym dniem. A zobaczcie, do samochodu kupiłam sobie takie pićku, lemoniada z Tymbarka, bez cukru. No i powiem Wam szczerze, tutaj gdzieś Wam pokażę skład. Naprawdę fajna, bardzo taka orzeźwiająca. Byłoby super, gdyby była zimna, ale no niestety była tylko, wiecie, na półce, czyli taka temperatura pokojowa. Natomiast super rzecz, były jeszcze dwa inne smaki. Polecam Wam, teraz na lato naprawdę idealna. I dalej też kolorowo-jedzeniowo, czyli zakupy z warzywniaczka, to co uwielbiamy najbardziej. Tutaj może zacznę od tego, co mam z tyłu. Moi drodzy, są czereśnie, proszę bardzo. Są również truskawki. Tak wzięłam po pół kilograma, żeby to po prostu, wiecie, zjeść, bo na razie nie chcę tego na nic przerabiać. Dwa kokoski takie. Nigdy, słuchajcie, nie piłam i nie jadłam takiego świeżego kokosa, więc stwierdziłam, zobaczymy, spróbujemy. Widziałam, że w Carrefourze też są, ale u mnie w warzywniaku były, więc wzięłam. Czerwona papryka. Dwa malinowe pomidorki. Tutaj mam też pęczek super ekstra wrzodkiewki. Zobaczcie, jaka duża. Piękna. Także może czekajcie, może do zlewu niech idzie. Później się nią zajmę. Mam też woreczek bobu. Szczypiorek. O! Tutaj taki fajny, malutki kalafior. Mam też kilka cebulek takich fajnych, białych. Cztery bodajże ogórki zielone, żeby też na kanapki sobie dać czy coś. Fajne takie malutkie, zobaczcie, jabłuszka. Moja córka, jak wiecie, kocha jabłka, więc muszą być. Tutaj mam młode ziemniaki, a tu zobaczcie, pierwsza też w tym roku, w tym sezonie, kukurydza. Przepiękna jest, bo widziałam w warzywniaku. Wybaczcie, jedną ręką nie dam rady jej obrać, ale naprawdę prześliczna. Także, moi drodzy, takie oto zakupy. Ja za to wszystko zapłaciłam ponad 120 zł. Już nie pamiętam tej końcówki. No tutaj też kokosy robiły ceny, ale zobaczcie. Mega. Jeszcze Wam pokażę. Szuflada gotowa na lato. Zobaczcie, lody są. Takie oto świderki. Co tu mamy jeszcze? Takie oto. Jeszcze jest jeden smak. O, zobaczcie, jagodowy. Są neskuki, bo na duszę uwielbia. Są z migdałami, są takie klasyczne. Także lodów, a lodów, moi drodzy. Zbliża się też wielkimi krokami zakończenie roku szkolnego i dla naszych pań z języka angielskiego wzięłam, zobaczcie, takie Raffaello. Natomiast dla pani z przedszkola takie większe Raffaello i jeszcze coś do tego dokupię. Teraz w Biedronce był ogromny wybór właśnie, jeśli chodzi o takie rzeczy, więc od razu mówię, biorę, bo później to, wiecie, będzie bieganie. No i słuchajcie, woda z kokosa odpalona. Taka oto słomka, nie mam innych, ale wiadomo, jak to jest przy dzieciach, tylko takie gadżety w domu. Natomiast powiem Wam, że nigdy wcześniej nie piłam tak bezpośrednio wody z kokosa, ale muszę przyznać, że jest pyszna, bardzo orzeźwiająca, taka chłodząca, no idealna na dzisiaj. Idealna, bo mamy naprawdę niezły upał. I jestem, kochani, tak na zakończenie tego vloga kosmetycznie, tak jak Wam mówiłam. Słuchajcie, pierwsza sprawa, Alterra, czyli mój ukochany szampon, jak wiecie, z tej firmy, niestety zniknął. W sensie ten czarny, ta czarna wersja oraz wersja z papają.
Nie wiem, czy istnieje jeszcze w ogóle któraś z tych wersji, bo za każdym razem w którymkolwiek Rossmanie bym nie była, po prostu ich nie ma, ani jednej, ani drugiej. I zaczęłam sobie testować te inne, bo właśnie na to miejsce wkroczyły jakieś tam inne wersje. I jedna, słuchajcie, ta dodająca objętości, to ja już Wam mówiłam, ten szampon to był dramat, więc no nie. Ostatnio też kupiłam wersję z kofeiną. Tak, z kofeiną. I to też nie jest, słuchajcie, to. To też nie jest to. Nie zależy na tym, żeby szampon pięknie oczyszczał włosy, skórę głowy i nie przeciążał ich. No i niestety. Tutaj po prostu ani w jednym, ani w drugim przypadku nic dobrego z tego nie wyniknęło. I tak jak mówię, tych dwóch kolejnych wersji dostać nie mogę. No i niestety właśnie ani jedna, ani druga wersja nie podpasowały i musiałam coś na to konto znaleźć. Ja mam szampon z Kerastase, natomiast to jest szampon, który wypłukuje nam żółty pigment z włosów. Swoją drogą jutro rano go zdecydowanie użyję, ale to nie jest szampon do codziennej pielęgnacji włosów i skóry głowy zdecydowanie, bo to jest ten fioletowy, więc wiecie, doraźnie. No i właśnie coś leciutkiego, coś takiego na co dzień potrzebowałam i kompletnie, słuchajcie, nie wiedziałam teraz po co sięgnąć. Te szampony dla dzieci, one są super, natomiast ja zauważyłam, że odkąd z nich zrezygnowałam, no to włosy są bardziej nawilżone. Mam wrażenie, że one bardziej otępiają włosy, włosy są mniej błyszczące. No oczywiście po nim, wiadomo, po szamponie wjeżdża maska czy też odżywka, ale już sam w sobie szampon może zdziałać dużo albo zaszkodzić, tak zwyczajnie. Więc ja odstawiłam te szampony dla dzieci, jak wiecie, kiedyś tylko u mnie był grany Baby Dream, no ale później zdecydowanie zauważyłam lepszą kondycję moich włosów, kiedy przeszłam na Alterre. No i słuchajcie, nowości z Isany. Pojawiło się kilka właśnie szamponów z Isany o takim całkiem sympatycznym składzie. Ja się zdecydowałam na lotos i kokos do włosów cienkich i delikatnych. Także tak wygląda. I powiem Wam szczerze, to jest moje odkrycie. To jest naprawdę szampon, który mogę porównać właśnie do Altery, tej czarnej bądź tej z papają, czyli dokładnie tak jak tamte się zachowywały i tak jak po tamtych też wyglądały moje włosy, tak samo jest i po tym. Mam nadzieję, że na dłuższą metę naprawdę będzie fajnie się sprawdzał i mam nadzieję, że za moment nie zniknie, wiecie, znowu z półek w drogerii. Denerwują mnie takie zmiany naprawdę, bo jak coś jest fajne, to marki lubią tak kombinować i tak jest w przypadku kolorówki i nie tylko, także tutaj mamy na przykład właśnie też pielęgnację. I słuchajcie, druga rzecz makijażowa, ten korektor, który Wam ostatnio pokazywałam, czyli Maybelline, który znają chyba już wszyscy, poradziłyście mi, abym ściągnęła tą gąbeczkę. I faktycznie, słuchajcie, tego produktu tu wydobywa się znacznie więcej na jeden raz, nie trzeba kręcić, bo to wiecie, spod tej gąbki nie chciało gdzieś tam wypłynąć. No i teraz zdecydowanie lepiej mi się go używa, także polecam również zdjąć tą gąbkę i wcale ta gąbka nie jest też przecież higieniczną sprawą. Także kochani, widzicie, ja Was naprawdę bardzo mocno słucham. Bardzo lubię Wasze porady, bardzo lubię Wasze wskazówki, więc dzielimy się takimi wzajemnie. Nie tylko ja Wam coś mogę poradzić, ale wiem, że też od Was mnóstwo wiedzy dostanę. Dobra, i kochani, to tyle w sumie, co chciałam Wam powiedzieć i pokazać. Będę się już z Wami żegnać. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. Słuchajcie, dzisiaj było 32 stopnie. 32 stopnie, także lato w pełni. Ja marzę tylko o prysznicu, zmyciu z siebie tego wszystkiego, chociaż nie jest późno, jest dopiero chyba 17, ale ja już sobie włączam taki, wiecie, tryb chill i właśnie zmontuję dla Was ten film. Wezmę sobie fajny, taki chłodniejszy prysznic, coś na twarz nałożę i zastanawiam się, czy dzisiaj nie zrobię sobie, wiecie czego, mojej mikrodermabrazji. O, także tym sobie podziałam. No, i tak kochani, i tak będzie mi upływał wieczór, czyli właśnie trochę pracy, troszkę leniuchowania i tyle. Dobra, żegnam się z Wami, dziękuję Wam pięknie za oglądanie, dziękuję, że jesteście, że cały czas wspieracie, że piszecie na Instagramie. Mam nadzieję, tak jak mówię, wrócić tutaj już bardzo, bardzo mocno regularnie. Także trzymajcie kciuki, ja Was pozdrawiam, buziaki i do zobaczenia w następnym filmie.